zupełnie inną epokę. No to będzie zupełnie inna. Ja brawo. Masz takie gwiazdy, że po prostu nie będzie tam. Dobrze. Ta ławka nie przeszkadza. Rok 2016 jest rokiem wyjątkowym z wielu powodów. 1050 lat temu odbył się chrzest Polski, który okazał się niezwykle ważnym wydarzeniem dla państwa polskiego. Każdy chrześcijanin posiada metrykę chrztu. W metryce tej zapisane są podstawowe informacje, imię ochrzczonego oraz imiona rodziców chrzestnych. Wiemy wszyscy, że bez rodziców chrzestnych trudno o chrzest. Podobnie jest z państwem polskim. Jeśli chodzi o imię ochrzczonego, nie ma najmniejszych wątpliwości. Był nim polski książę Mieszko I. Nie będę państwa katował życiorysem księcia polskiego Mieszka, gdyż wszyscy państwo znacie tę postać, a szczególnie uczniowie Anagium. Kto jest matką chrzestną polskiego chrześcijaństwa? W tej kwestii również nie ma wątpliwości. Matką polskiego chrześcijaństwa jest księżniczka czeska Dobrawa. To Dobrawa odegrała najważniejszą rolę w procesie chrystianizacji państwa polskiego. Ale o tym dowiecie się państwo za chwilę. Najpierw zobaczymy naszą piękną księżniczkę Dobrawę. Oto ona! Skoro znamy już matkę polskiego chrześcijaństwa, proszę o uwagę i skupienie. Jako rycerz jego książęcej mości, księcia Mieszka I, pragnę uroczyście ogłosić, że za chwilę odbędzie się ślub jego książęcej mości, księcia Mieszka oraz księżnej czeskiej Dobrawy. Na tę uroczystość zaproszeni zostali najznakomitsi goście, których chcemy powitać. Witamy księżniczki polskie! Witamy księżniczki czeskie. Witamy brawami jego eminencję biskupa czeskiego Damianusa, przedstawiciela papieża na dzisiejszej uroczystości. Witamy księcia Mieszka, który będzie oczekiwał na swoją wybrankę. Oto ona, matka polskiego chrześcijaństwa, Dobrawa! Ślubu udzieli biskup czeski Damianus. Czy ty, księżniczko, bierzesz za mąż tego księcia Mieszka I? Tak. Czy ty, książę, bierzesz oto tą piękną kobietę, księżniczkę czeską Dobrawę? Tak. Ogłaszam was mężem i żoną. A teraz moment przypieczętowania współpracy Mieszka I ze swoją klasą. O, przepraszam, Mieszka I z państwem czeskim. Żono moja. Państwo na scenie pozostały księżniczki czeskiej i polskiej, jakby na coś czekały. Czy coś się jeszcze wydarzy? Drodzy Państwo, ja, jako rycerz jego książęcej mości, po cichu wyjawię wam małą tajemnicę. Mój władca po ślubie był bardzo szczęśliwy ze swoją żoną, ale nie miał do końca łatwego życia. Choć Mieszko wziął ślub, nadal był poganinem.
Księżniczka, która była katoliczką i otrzymała bardzo religijne wychowanie, starała się za wszelką cenę przekonać swego męża do przyjęcia chrześcijaństwa. Księżniczce doprawdy udało przekonać się męża. Dlatego za chwilę będziemy świadkami niezwykłego wydarzenia. Witamy biskupa Damianusa. Witamy matkę Dobrawę, żonę Mieszka I. Ekscelencjo biskupie Damianusie, zanim oddam Ci głos, proszę mu najczcigodniejszą księżną Dobrawę o to, by pozwoliła mi na słowo komentarza. Wiesz, czcigodna księżniczko, że od 2 lat współpracuję z Twoim mężem, dlatego proszę, trzymajmy się historii. Zanim Mieszko przyjmie chrzest, powinnaś, czcigodna Dobrawo, skonsultować ze mną, rycerzem oraz swoim polskim dworem. A teraz, bez cienia wątpliwości, możemy być świadkami niezwykłej uroczystości. Ekscelencjo Damianusie, w imieniu mojego władcy rycerstwa państwa polskiego oraz księżniczek polskich i czeskich, z najczcigodniejszą księżną Dobrawą, proszę, byś udzielił chrztu władcy państwa polskiego wraz z dworem i księżniczkami. Tyle się tu wydarzyło, tyle zabrał czas.